Dobra, kamery gotowe? Przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem, złapaliście mnie akurat w takim momencie. Nie w czasie typowej prezentacji jeden, a w takiej dotyczącej typowego jednego elementu, konkretnie magii. Czy ktoś z Was zagubiała się w poprzedniej generacji w tym kierunku akurat? Dobra, zacznijmy od tego, czy ktokolwiek z Was było na którejkolwiek z moich poprzednich prezentacji, poza moim nazwym drogim asystentem Olafem? Są za, postaram się najlepsza aż o kilka rokowych mantora. Słuchajcie. Widzicie, że pokazuję wam co było, co i jak i łączę z G4. Zobaczycie. Po pierwsze, z racji tego, że zdecydowałem się na trzy konkretne części, mieć tą prezentację. A pierwszą z nich mocę. To może właśnie z tego, że tak mało osób było na moich poprzednich prezentacjach, pozwolę sobie o parę słów wstępu. Otóż widzicie, w poprzednich generacjach nie było tak jak w czwartej, obecnej. W zależności od tego, czy patrzycie na komiks, czy patrzycie też na animację, no, a kwoli ścisłości komiks był dosyć mocno rozwinięty, ponieważ to kilkuset odcinków nam doszedł, oby by poszło tak samo, no nie? Nie planik kanon. Zakładanie wszystko do nich. Każdy bądź wyglądał to w ten sposób, że magia nie dzieliła nam się, jak to w G4, nie pamiętacie. Pegas mają magię wiatru, wody, ogólnie pogody. Jednorożce mają aktywne i ziemniaki mają przeliczone. Ja magię brudu. Oj, chemia. No cóż, nie zagłębiając się tutaj jako twórcy, zdecydowali się potraktować sprawę wewnętrznej magii kruców ziemskich. No, zakładając i nie wypowiadając jak to na to, proszę, zapraszam. Chciałam spilić. Przychodzić na kolekcję. Muszę ograć. Dobrze, to wiatr, prawidłowość. Okej, dobra. Wyglądało to w ten sposób, że kuce, czytaj, każdy z nich miał własny rodzaj magii w komisji związanej bezpośrednio z wierszykami. Wiecie, tak, to co zazwyczaj wiąże się na dzieci, że uczą się takich wierszyków, rymowanek i tym podobnym, tylko że na przykład mamy taką brutalną królową jednorożców, co ty dała sobie konkurencję. Brutalnie dawała im czekoladę. Podziękujcie Nicowi, zamówcie u niego tosty, dobre są. Ale to nie. To moi drodzy sympatyzują z nami. Będę odpełniał swój obowiązek z przyjemnością, patrząc na ten post, ale zajmując się z prezentacją. Dokładnie, a uwaga. Dobrze, będzie tutaj jako moja słodka nagroda. O, w ten sposób. Może, żeby tłuszcz, nie? Słodka komuś. Co za donasy? Najlepsza jak pizza. No. Słuchajcie, wyglądało to w ten sposób, że jednorożce, zaczynając od tych typowych, znaczy najbardziej magicznych, nie mieliśmy tam telekinezy jako podstawowej umiejętności. Mieliśmy tak zwane mryganie, będące... Na przeciwieństwo do... Posługuje się polską wersją, angielski winking. Mryganie. W każdym razie... oprócz standardowej mocy, którą każdy z kuców posiadał, one posiadały właśnie to. Była to zasięgowa teleportacja, o czym mogły przechodzić przez twory, które nie mogły się normalnie przycisnąć i tak nie wypadło. Ale jakbyś chwili tam przy czymś zawsze mógł być. Wydaje mi się, że... Fajny odcinek. A żeby zobrazować, skoro byliście na poprzednich mych kolekcjach, to znajdowało się w sezonie pierwszym, w Gronie Fandolą, w pierwszej części, w chyba 1.14, 1.17 listopada byłem.
Ona nie pokazuje się animacji. Nie dawało być łatwo. W każdym razie, mamy słodką scenę, w której kurce bawią się do pochodnego, próbują się pochować, ale mamy małą otwarstwo, która nie bardzo może znaleźć swoje miejsce. Jest jednorodcem, więc kiedy już na ten czas ona nie znała miejsca, wszystko się na odrobić dobrze. Ale to kwestia tego taka, że to nie jest do końca teleportacja. To jest przechodzenie pomiędzy dniami, i nie ma każdego złego proste. To jest ten, jak się nie uda, wcześniej tak kurs. I właśnie ten odcinek porusza to, bo widzisz, jest pewne mroczne zamczysko pomiędzy wymiarami, które właśnie w tym odcinku... Mroczne zamczysko. A ja łapię ten cyki pomiędzy wymiarami. W każdym razie. Wyobraźcie sobie, dla przykładu, że nawet kuce ziemskie w pierwszej generacji miały swoje moce. Tak, na przykład tak AJ, kojarzycie? Zarówno z Spike'iem, jest w sumie jedną postacią, do której nie utracono praw autorskich. Czwartej generacji, do tego mamy niezmienione wersje kolorystyczne. Mamy też oczywiście o wiele więcej raz, podobnie do czwartej generacji z Changelingami i tym podobnymi, mamy przy na przykład kuce morskie. Dla zobrazowania mamy tutaj fizik jednorożca, wyzwany też szampanką, która której talentem jest stanie, że żyje rzeczy bomby, łapek. Wydaje się, że to jest egzotyczny talent, bo obświat, ale zdziwiliście się na jego sposób wykorzystywała. I jak coś, macie pierwotny deck, to jest właśnie pierwsza generacja, ona. Nie wiem, czy widzicie, ale nawet sam jakby twoje animatory proszą, żeby skończyć i mizerny życie. No popatrzcie na tę twarz. Proszę, żeby zakończyć tą egzystencję. Just kill me. Kill me already. Zapewne kilkadziesiąt lat temu nikt nie spodziewał się, że będzie analizować sobie niektóre rzeczy w latach po klatce. W zasadzie było też tematem pewnych filmów, które zobaczyłem niedawno, ale mniejsza z tym. Mamy też kuce morskie, które oprócz swoich umiejętności poszukiwania, że tak powiem, o których wspomnę później, też były w stanie manipulować nad powietrzem, bo no, wiesz, takie olbrzymie bombę przepychały, to niby to nie martwia, nie wiadomo co, ale jednak. Kolejny gęsi twórców tego serialu postanowili, że kuce morskie tylko żyją w wodzie, pływają, więc powinny używać pływa. Uwaga, uwaga, lepiej. W komiksach używają łodzi. Podobne. Łodzi! Nie, no one nie. Nawet nóg nie mają, ale używają łodzi. Polecam sam z panem agencja Stopartego. Coś w tym pójście, tak. Kiedyś powiedzieć, że się nie wygląda później. I żeby nie było, oprócz stosunkowo sielskich cyklów, mamy tam też nieco... Mamy tam też nieco agresywniejsze pytanie do tematu, no można nie jest najlepsze określenie. W każdym razie, czy ktokolwiek z Was słyszał o słonecznych kucach? Tak, tak? Ja słyszałem, widziałem. Niestety tak, ale powiem nic zdaniem. Uważam, że kuce morskie są lepsze. Ja mi spojrzałem, że wyszedł na prelekcję. Oj, przepraszam cię bardzo, nie na to patrzą, tak? Myśmy się zawieruszyła. Nie. Czekaj, wyobraźcie sobie, że macie, moi drodzy, naród kuców, który żyje sobie daleko, ale nie, że za górami, za lasami, po prostu sobie daleko. Żyje w środku lasu, tak, który jak tylko wejdziecie, to chce was zabić. W środku żyją w miejscu, w którym jeżeli nie będą mieli artefaktu pewnego przez jeden dzień cały, to cała ich dolina obumrze. Przywitajcie się ze słonecznymi kucami, pogromcami czarnoksiężników, narodem Arno z G1 i wyobraźcie sobie scenę już tego rodzaju. W G4 macie Mainzis, które nie mogą sobie poradzić z problemem przyjaźni.
leży pokonany na ziemi, nic nie jest w stanie z tym zrobić. Jak kończy się odcinek, przybywa Celestia na czele armii i śpiewając rozrywa drogę na kawałki. Dobry koniec! Zobrazowanie prawdziwe to tak naprawdę wygląda tak, że te platy koni po prostu używają swoich słów, przeciwnik płacze i kurde. Mam rację? W każdym razie. A żeby zobrazować, to jest z filmu pełnometrażowego, mogę przy okazji powiedzieć, że... Będzie w tym roku już. Mamy wycieknie. Dokładnie, zakrycie oczy, bo spoilery hardy, jakby nie patrzeć. W każdym razie, smród to wielkie fioletowe coś, które widzicie, będąc zobrazowane w czwartej generacji, jak smród, dokładnie. Z przytomkiem nic nie może go powstrzymać, jak dalej jest głównym sekundem kreacją głównych antagonistów i jest pierwszy patronem, które w ogóle wyszły w pierwszej generacji. Tak są? Czegwiec, chodzi o czegwiec, bo to one są różne. Istotnie, właśnie o nim chodzi, które to zaraz nam przelecą na statku z nim unoszą dla ręce. Ale nie pomysł, nie wyszło mi dokładnie, bo lepsze. O tym ogóle możemy mówić długo i intensywnie. No ale wyobraźcie sobie, to jest już, jak widzicie, końcówka filmu. Cała nadzieja praktycznie została już zaprzepaszczona. Kuce te nie dość, że żyją daleko, są izolacjonistami z natury. Mają niezwykle dużo do powiedzenia kucom, które przybywają w nadziei na ratunek. Czyli nie pomożecie nam, ażeby uratować naszą kolonię? Nie. I na tym kończy się odcinek. Nie wiem coś. Ale ta pełnometrażówka została podzielona, jako i wiele innych części w poprzednich generacjach, na 10 bądź 20-minutowe, części 10-minutowe elementy, które były potem wyświetlane w telewizji jako seria. A żeby się bardziej zbudowała, żeby była większa oglądalność, znacie powody tego rodzaju. W każdym razie trochę zmieniło to sposób postrzegania, ponieważ jak za chwilkę wam zespoileruję, kuce te słoneczne jednak przybyły na ten ze względu na pewne okoliczności natury nieprzewidzianej. Niemniej jednak ta 10-minutówka, którą puszczali w serialu, kończy się na tym słowie nie. Dziękujemy dzieci, śpijcie spokojnie, wszystko poszło się. Tak. I wygląda to w ten sposób, że uwaga, uwaga, zakrycie uszy, to polski Dawid sprzed kilkudziesięciu lat. Ja nie zaczęłam wtedy dojadę, do pimpusia. To jest cierś, ten smród, który wpłynął na umysł. Nikt nie mógł tego zrobić z tego, że wkrótce zaczynały naprawdę wariować od tego. No i co tego Pokemona, wiecie, Buka się. Były prekursorami
posługujący się umiejętnościami manipulacji gazu z czwartej generacji, to one potrafią kształtować chmury, właśnie mieliście ten wiatr, który tutaj jest w stanie także rozproszyć magię, ale to już inna kwestia. To one były, to gaz, istnieje pewna teoria, że płuce, czyli te gazy z czwartej generacji są połączeniem wesoły, dosyć śmiały, pegazem z trzeciej generacji, plus pamiętności tych płuców. Co jest? Spokojnie, już nie będę was tym męczył. Przechodzą do kolejnego działu. Do mocy postaci poza płucami. Jeszcze. Żeby nie było. O! W ten sposób. Moi drodzy. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę, ale w czwartej generacji, powiedzcie mi, ile jesteście w stanie wymienić postaci, które nie były płucami, a posługiwały się magią? No na pewno spalaj. Po kolei proszę, no. Więc po kolei nie używa magii. Discord to część płuc, można się sprzeczać. Zekora, prawie jak płuc. Spike ma ten jeden element. I wiecie co? Przy okazji jak Spike pogadamy. Zgadnijcie, dlaczego pan wie, nie jest w stanie powiedzieć w ciągu dwóch pierwszych minut serialu, że księżniczka Twilight będzie księżniczką. Bo ma Spike. Między innymi. Istnieje tradycja dawania smoków postaciom, które albo są wyższej klasy, z wyższych sfer, elit i podobnych, dosłownie księżniczki. Kilka królów, plus jeden bodajże. Oraz, uwaga, element, o którym wspomnę później. Wyobraźcie sobie, księżniczki w pierwszej generacji. Wyobraźcie sobie sześć Plissi. Jesteście ze mną? Sześć Plissi. Każda z nich jest księżniczką. I każdego dnia kłócą się, która z nich jest królową. A teraz wyobraźcie sobie, że jak im nie idzie dogadywanie się, bądź coś z zewnątrz zakłóci im codzienne sprawy, to magia w całej kłócy Holandii zaczyna wariować. Witajcie, Bill. W tamtej generacji mieliśmy, wracając do tematu smoka i księżniczek, sześć ich, ale uwaga, nie było żadnych alikornów, nie było żadnych skrzydlatych jednorożców. Była tam jedno jednorogini, jeden Pegas i cztery płuce ziemskie. Uwaga, jednorożcem była księżniczka Sparki. Która też miała swojego smoka i chyba nawet w podobnej kolorystyce, co nasza z czwartej generacji. Ja nie chciałem w to wierzyć. Chciałem. Serca, no ale w każdym razie. Dobra, wchodzimy do mocy postaci poza płucami. Chciałem zauważyć, jak mało jest takich postaci, które nie są płucami, ale czarne. To właśnie różni. Jest jeden dobry. No bo jeszcze nie może być humanoidalny. Bo w G4 nie może być humanoidalny. Aha, owszem. Ale nie humanoidalny, ja sobie w ręce też czarny. Pozostałem. No to dlaczego? No to czyli robił procent, zrobił statystykę jak film, gdzie wyszło po mlęka. Poza tym muszę czarować. Ale nie wiadomo, czy czarować. Poza tym jak, to wykresy nie są w mojej danej postaci. To jest bullshit. Ale co? To ty nie to? Z tego co wiem, to tak moment filmik na temat tego, gdzie facet obliczał, czy Applejack dałby radę kopnięciem strząsną ciałka z drzewa. Nie, ponieważ dałby jeden kart. Nie. Z wielkości tak, złamała drzewo w pół. I myślę, że w sumie to jest to, co sprawia, że ja po prostu... Nie robię tu dyskusji. Tak. Wspomniając o tym, nie mówimy o tym.
się ogólnie. Dokładnie. W każdym razie, już na abstrahując od tego, że idąc sprawami fizyki, w czwartej generacji mamy motyle zrobione z czarnej masy, bo tylko w ten sposób są takie ciężkie. Z czarnej materii, z czarnej materii, nie? Dobra, w każdym razie. Zauważcie, jak mało postaci jest w czwartej generacji, które nie są samym usługują się manie. To nie było obecne w pierwszej generacji, bo zupełnie na bo tam był świat przepełniony magią. Nie tylko kłóce były magicznymi. Mamy całą gamę postaci, które były w sensie pustej. Zarówno dobre, jak na przykład wróżka chrzestna, która... Ale no mogli go cenzurować, co to jest? Witaj na dom 90. Dokładnie. Nie, takie rzeczy były tam nieocenzurowane, jeżeli chcecie. Z tego samego odcinka, bo żeby nie było, też tam przeczytali się ludzie, ale nie tylko. No, ile widalnych to statystykę mamy dzisiaj? Żeby nie było, właśnie chciałem skupić się na tym, ile to ludzi jest poza mega tutaj. No ale chemia może docierać w takim wypadku. Mamy czarodzieja, który testuje tutaj pana po boku. Pan jest zależny, nie liczy się jego magiczne jest dobra. Owszem, zmienia się on w żółwia, musi się tam nosić, ażeby się nie poddał, różne takie. Co się stało z moją... Zastanawiam się, co gra Bethesda przy tarze z moimi nieobliwionem? Tu macie odpowiedź. Wyglądało znajomo, nie? Rzeczywiście... Czemu jakieś tak dziwnie... Dobra, w ten sposób robię. Widać na nas tak dobrze, nie? Przy okazji. Spróbowałem się. Nie, on nic nie zmieni. Nie? Żeby rozjaśnić ten rzutnik. Beta testy po latach 2000. Beta testy cała kolejny kolejowane. Ale znacie. Mamy tego tam pana z tyłu, za bardzo go nie widać, bo właśnie wskakuje. Jest wrzucany w błoto jego kreacji. To też tam była góra, teraz jest błotem, ponieważ to jest właśnie jego moc. Niezwykle pożyteczna, prawdaż? Okazuje się, że jest jednak pożyteczna, jeżeli chodzi latając zamek właśnie porzucił. Nie pytajcie, oglądajcie. Mamy czarodzieja napomknionego przez jednego z twórców w opowieści, jak to stworzył przejście do tkaniny wymiarów, władza metagaming. Po 30 latach celibatu uzyskał tak potężne moce, że otwierał przejścia między wymiarami. Polecam styl życia, tam 10 latach się sprawdza. No tak, myślę, że w tym fandomie nie musisz polecać. A system na pan nie jest ten czas. Dobra, w każdym razie. Straszymy mocy, gdy może jest numer. Kania, coś chcesz powiedzieć? Okej. Mamy przejście do krainy marszu, czarnych i tak dalej, spotkamy sobie na robię kula i inne takie. W każdym razie musiał pan uwięzić smoka, bo nie, księżyc nie był. Czy skazał się do poradzenia, który sobie podobał? Mamy Gina, nie pytajcie o tego derpa, być może nie znam ja wszystkich niszczów, był tutaj przynajmniej pełen swoich fałszywych. I przychodzimy tutaj z postaci, które no, próbowały być całkowicie dobre, do postaci nieodmiennych, różnych, które się pojawią. Przewaga, poproszono go o loda. Ale musiał wiedzieć szczegóły. Zapisać na notesie, ażeby wiedział idealnie, ażeby to był idealny lód. No i okazało się, że przywołał, ale jak już przywołał, to zaczęły uciekać, jak pokazał się wielki. Nie chcę czerwony zrozumieć, ale zwróciłbym uwagę na kolorność skóry Gina i jakość robu, który próbuje. Nie mówię, że to jest powiązane, ale szkoduje. No cóż, w każdym razie. Oraz mam na przykład zmiennokształtnego ptaka. Kurczę, najpierw robię ten zmiennokształtny. Przepraszam bardzo, to jest konfidencjonalne. Żywcem stać, panie i panowie.
No i jakby to powiedzieć, nie zawsze jej wychodziło. To jest tak, ona całkowicie zniszczyła celowo im to mostwo, a potem próbowała naprawić, no, ale nie wyszło. Co to robi? Co wyglądało? Odbudowało. Dokładnie. Jakbyś umiała dopiero połowę emocji potrzebne do tego. Mamy trolla, owszem, trolla, który potrafi zrobić jemu. Ale dopiero po koniec odcinka, jak mi się on spodobało, bo przedmiot już czasu był długi. Tak to jest oprócz mojej mowy. Dokładnie. Mamy coś w rodzaju Dublina, a razem w nim została wspomniana. Bo jest cały czas ten bieżący zbyszczenie. On się zadał się nie szczęśliwie na to, że został przeprawny przez wieki na swojej drodze. Tak, właśnie nie mogę powiedzieć. Wyglądało to na to, że jak był młody, napotoczył się na pewne wojenne więźnie, jak to z jego kumplami próbowali pewien żart wykonać. Nie wyszło, nie spodobało się. Mamy tutaj pierwsze czasy. Dokładnie, pierwsza klasa, jak bardzo się czeka. W każdym razie, jak przez dwa odcinki jest to widać, raczej nie przydało się tej postaci, raczej nie była szczęśliwa swojego losu, uchodziła, domy się paliły, ziemia gniła, drzewa dosłownie opadały z liści. W ogóle nazwanie tego złym szczęściem moim zdaniem jest podobnym kolejnym powiedzeniem. Ale to może być, czy ta postać jest magiczna, czy ta wiedźma, która rzuciła na nią ja pytam się, że to jest magia wiedźmy, a nie jego pomoc. Przecież ma to wstale, ja powiedziałem, że... Czy wiedźma uczyniła jego magię? Nałożono niego enchant aura. Enchant? Ale nie nauczyła go czarować, to jest chyba zdecydowane. Ona go przekonała. Nigdy nie było to wiedźmy. Że... Dokładnie. I to wiemy. Do niewesołych wspomnień. Zobaczcie, co jest według kluczu badania za złe. To jest Landmark, pan ziemski, nie lubił podatków, nie lubi. A Landmark, no wspomnienia sobie tam nie są przyjemne, dlatego są na czarnej liście rzeczy, które nie można odnosić do psycholandii. Teoretycznie to nazwa księgi czarnych wiedźm z pełnometrażówki, ale jak księga czarów ma miny lądowe poza Heroesem i Trójką? Tak, zmieniamy. Dokładnie. Można by określić to, co jest przed nami jako... Własnym łóżku. Wielki, biały dół. Ciekawy kształt. Naprawdę ciekawy. Wiecie co? Powiem wam tak. My tu sobie insumujemy na lewo i prawo i tylko sugerujemy pewne rzeczy, no nie? Tymczasem, jeżeli chodzi o producentów i rozumiem, jeżeli można by naprawdę wiele pytań zadać co do ich intencji, jeżeli chodzi o głosy i kategorii. Pozwolicie, spróbuję znaleźć bardziej na wyczucie. Pamiętam, że to było mniej więcej gdzieś na początku. Jeszcze. Tak. Uwaga. Co słyszycie? Co mówi tu? Kucyki proszą go, żeby opuścił ich dom i proszą przestań nas straszyć. Uwaga. Zagadka, co ten już powiedział. Dokładnie. Jeszcze raz uwagę, że to jest bajka dla dzieci, jest oczywiste odpada. Dokładnie. No, spróbujcie usłyszeć tym, co się mówi. Puszczałem, on to puszczałem co drugiej prezentacji i do tej pory nie wiem, co będę mówić. Dokładnie. Plus z nami przed prezentacją próbujemy się dowiedzieć. Nigdy. Tak dalej nie muszę. Słuchajcie, będę musiał chyba kiedyś sprawdzić oryginalny napisać, czy coś. Serio. W każdym razie, pamiętacie tego ptaka, o którym wspominałem wcześniej? To on! Dokładnie. Najpierw terroryzował tamten kucę i próbował mnie wygnać z ich domu.
Żebnicą. Tak, owszem, zaczynamy od Lobnicy. To ja jest później do za chwilkę. Dłuższa historia. Jak to Olaf może mi powiedzieć na temat fabuły w G4? No cóż, to jest tak, że fabuła rzeczywiście jest rozbudowana, jest dużo rozbiorów akcji, dużo się dzieje, tylko że to wszystko duże jest w odcinku 20 minut i tak w sumie z mojego punktu widzenia nie wiesz, co się dzieje w tym odcinku. Jest za dużo. Między innymi ze względu na to, jak sądzę, zredukowali Asnę, bo ja wiedziałem, w G4 mamy main 6, tak obserwując na chwilkę, wstępując do G3, mamy tam port 7, 7 głównych buców, oraz w G1 mamy 7. Mam 7 także głównych bohaterek. G1 nie ma czegoś takiego. Swoją główną rolę w odcinku może mieć dany wódz, powiedzmy tych wódzów przyjawia się kilkadziesiąt. Może to być kilka wódzów, może to być cała grupa, nie jest to podzielone, a my ten wcale nie jest, występuje zawsze i wcale nie jest centrum uwagi. Ten wódz stosuje różne metody, już kończąc na tamtym rozwalaniu. Jak ktoś jak bardzo dobrze, to to właśnie jest stan tego wódza. Ale to dość sytuacyjny, nie zawsze wychodzi. W każdym razie, tak. I mamy postacie, które były typowo złe, bo jednak ten tak, próbowały jeszcze wyjść na dobre i pomóc sprawie, o czym za chwilkę. O tyle mamy chemik, liczysz, postacie humanoidalne. Mamy coś w rodzaju złego czarodzieja, który operuje tą farbę. Okej, wszystko fajnie. Czemu ta farba jest fajna? Bo jak pomalujesz nią w domu, to wtedy będzie się sam naprawiał. Minus, plus, okazuje się, że meble zaczynają pożywać. Powiedzcie mi, co widzicie złego w pożywających meblach? Ja nie, no nie się... wiem, potem miałby coś przeciwko. Przesłanie są w tyłek. Oj, wygibę. Kibę zaczyna się. Kibę panuje obrań wodą. Wodą. Wiecie, występują różne snaski pomiędzy kucami, a ich meblami. A kończy się to tym, że meble wyrzucają kuce z ich własnego domu. Well. Nie prawdaż, że fajnie? Oraz mamy postacie, które zrenerowane jak na taką kreskę, może najgorzej. Mamy ładną panią, oczywiście musi być czarownicą, prawda? Jak to się różnica pomiędzy czarodziejem a czarownicą. To jest najmniejsza. Czarownica jest stary, jest brzydki, ale dobry, a czarownica młoda, piękna, ale... No. Zwykle tak to będzie na pani bardzo. Nie słuchajcie, bo nie powiem, szczególnie czarny. Obrazując to, co Olaf powiedział na temat tego, że dużo się dzieje i ciężko coś opisać, wyobraźcie sobie, że elementy dotyczące tego, jak naprawdę działa fabuła, przynajmniej jeżeli chodzi o jej większość, to wyświetlają w dużej mierze dalszych częściach odcinków, a oglądacie sobie 10 minut, bo jest sobie raz na tydzień. To wyobraźcie sobie, że w fabule, to jest, z tym co pamiętam, 20 kilku minutów na okres. Mamy czarodziejkę, chyba taką panią, która torturuje ptaka, który śpiewa, żeby hipnotyzować kuce, które wyszły, ażeby powitać ujery po całym roku ich niewystępowania w serialu i w fabule, ażeby uczynić iluzji i... Żeby już myśli, że wystać nie najwyższa. Chciałbym po prostu o zwrot. To jest jednak mistrz. Ja zobacz, uciął mi język, w każdym razie... Zobaczmy, że zbawi się. Zbawi się do tego świata, nie będzie nie ma zbawienia. W każdym razie, nie wychodzą już, a żeby nie wyszły już do tego świata, wyssać z nich energię życiową, wyssać z nich młodość, którą to sprawia, że sama jest tak piękna, i jednocześnie zakłuć jednorożce, wyssać z nich magia, że starczy iluzje stają się prawdą. To wszystko dzieje się w ciągu 20 kilku minutowego odcinka, w którym oczywiście, że nie było, wszystko jest jeszcze rozwiązywane. A dodatkowo, uwaga, 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 jeszcze zdążają wpleść tam robot. Słuchajcie to? I ile zajęło są przedstawienie tych wszystkich wątków? No nie. A trzeba jeszcze je rozwiązać i można to 20 minut. Mieli różne aspekty. A kwestia pierwszej generacji jest w dużej mierze dosyć skomplikowana. Trochę podobnie jak i trzy, ale na taką skalę, że widzicie, istniał różny budżet
który był przeznaczony na produkcję animacji. I jakby nie patrzeć, najpierw największy budżet, a potem w miarę trwania, mimo że zabawki bardziej się sprzedawały, to mniej raczej budżet mniejszy. Później jest slajd, który to dosyć dobrze odezwuje, jest wyznaczony uwagi. No i właśnie, tak przychodząc na sekundę do tyłu, pamiętać może jak pokazaliśmy, to jest z późniejszego filmu, to jest z wcześniejszego. Widzicie różnicę? No. No. To jest takie mało zaprezentowanie, a to było jeszcze z lepsze. Lepsze później. Zwróćcie pod uwagę, jak teraz są przedstawiane wszystkie obrazy na rzutniku, będzie jeden screen, który się zacznie zastanawiać, czy to na pewno jest w tej samej animacji. Jeżeli co najmniej jeden. W każdym razie, kontynuując, mamy kilka postaci, które no już serio wypają dosyć dobrze. Mam na przykład proszaka, samozwańczą księżniczkę, która wydaje się, no, głupiutka, niby taka niewiniątka, ale w tym momencie postanawiam, no kurczę, no, i lubią mnie tym, co ja zmieniłem, wszystko już szło. Okej. Okay. I co mi tutaj tam plus? Jej pokryła by dawno. Nie żeby coś, ale... nie wiem. Hey, ale Państwo, kołek. Mamy dosyć dłuższą serię Bright Lights, złożoną bodajże z trzech odcinków, której to mamy pizza. Ogiera, pierwszego przedstawionego w animacji, który chciał być gwiazdą, śpiewał ładnie i tak dalej. Jakby co, wczoraj w poprzednich odcinkach było powiedziane, że inne kurce biorą się z tego, że się klonują. Mamy komiksa, pokazane jako dokładnie działo i podobne, ale to akurat nie o tym teraz, chociaż tak de facto fajny, dobry do pomknienia. Mamy, właśnie, jeszcze powiedzmy jeden przykład, z którego jak się rozwija. Mamy gazdę, tylko że ma pomocnika zebrę, który to... Fajny. Na małe kucyki. Nie, na serio, na małe kucyki. To nie jest to dobrze. To jest magiczny gaszcz, wysysa cienie, kłócą, sprawia, że zmienia jak sobie rodzaju bóli, czy w tym guście pozdrawiają energii życiowej, a sam zaczyna to wchłaniać, stając się duży, potężny, nawalony z krańcami i tak podobne. Miło, nie? Jak tylko tamten gościu dowiaduje się, że ten, który zorganizował dla niego pierwszy koncert, prostuje was, żeby zbawiać ich jedno miejsce, ażeby zabrać ukradkiem wszystkie cienie widowni, buntuje się przeciw niemu, a ten, cóż, to prawdziwy gangsta, albo jesteś ze mną, albo przeciw niemu. I być może w tym kraju kwestia jest taka. Co do tego, jak szybko potrafią eskalować rzeczy w tego rodzaju serii. Słuchajcie, jest długi, stosunkowo jak to, jak widzicie, czteroczęściowy. To jest film, metrożowy. Mm-hmm. 80-minutowy tandem. Jeszcze raz straty. Nie pamiętam dokładnie co do minuty i do sekundy, co mam się jeszcze nie czasu. 9.18. Wyobraźcie sobie. Pamiętacie ten motyw, który wspomniałem, że są przemieszczają się pomiędzy miarami życie teleportacji i wody. Otóż dowiadują się te widze. Co tak, po pewnym miesiącu poszukiwania i tak dalej. Chwileczkę. Zdaję tylko 9.18. Zdają sobie sprawę, że coś nie tak. Widzicie to miasto? Widzicie to piękne, wymalone miasto? To jest tam. I wszystko fajnie, tylko że jednorożce tam są. Nie wiadomo, co się dzieje. Ale póki co pozostało to, co to jest władze krowe. Jest ale wszystko... Uwaga. Wszystko miło fajnie, on po prostu uważa, że chce zniknęły. Sielskość 10 minut, no 9 minut 13 sekund. Ile potrzeba, ażeby zmienić tą sielską stronę? Czas na minut. Mamy inwazję z 90% kursów, jest to
Wiedziałem, co i tak dobrze działa te 10 minut, to było w sumie o niczym. Są w stanie coś takiego zmieścić, nie? Powiedzcie, co o tym sądzicie? Chcielibyście, żeby mieć 4 było coś takiego? Ja bym nie chciał. Akcelerację. Ja bym nie chciał. To jest dobra. Ja też tak, bym tam mówił na socjalizm. Ja bym stary. Ale ja to łączę i dodałem jeszcze przesądzka ekologii. No tak, to będzie szansa przecież. Ekobajki. Ale tak szczerze, to się więcej podży po kwestii nowych gatunków. Wszyscy mamy życzenia, wiesz mi. Ja chciałem, żeby komiksy były kanonem. Nie. Niektóre życzenia nie mogą się spełnić. Nie dzisiaj. Przyjadę, co zrobimy życzenia. Masz się prezentację. Znajdź spełnić życzenia. I wtedy wykorzystajmy właśnie. Zwalmy na kucę. Dokładnie. W każdym razie, przemieszczając się do ostatniego punktu tej prezentacji, mamy artefakty, które jako wersja są równie liczne, jeśli nie liczniejsze od postaci, które zarysują magię w pierwszej generacji. I nie jest to ograniczone do kilku miłych rzeczy, które mogą się stosować do tej postaci. Fakt, jest kilka pomagających, takie na przykład jak muszelka, którą Megan wykorzystywała, żeby przyzywać kuce morskie. Albo, uwaga, ożywiona laska. Tak, to jest laska. I teraz patrz, używanie tych artefaktów jest dosyć proste. Tak naprawdę trzeba albo im rzucić, albo krzyknąć, żeby, tutaj cytuję, zrób coś. Dokładnie. Autentycznie to krzyczy, jeżeli używaj artefaktów. Do sankcji. I działa. I działa. To się aktywuje. Właśnie animacja, czy to jakkolwiek przypomina tę animację tą poprzednią? To są kilka slajdów. Swojego tego była. Powinno być to sumie. Kamilutot, nie? No nawet nie wiem, przekaż slajd dalej nie powiem. No nie. Spokój, to jest pierwsza generacja? To jest pierwsza generacja, co? To ma 10 lat, bo mniej czasu może by było istnieć. Żeby, ale to jest późniejsze. Jest bardziej strzelany od tego. To są następujące po sobie walci. Zobaczcie, już jaka jest różnica w budżecie, tak? To po prostu skacze do góry i do dołu. Swoją jesteś bardzo prosty. Swoją drogą, kiedy jesteś tak bardzo dobry, że nawet świat animowany wie, że z egzystencji. To jest skrót, który nie dość, że nie pojawiał się w tle nawet przez większość odcinku, przez całe dwa odcinki dotyczące konkretnie jej, wyróżniające jej jako niezwykłą postać, tam się nie odzywa. No mówię, tam świat wybierają z egzystencji. Tak, tak bardzo było. Dokładnie. To przykra podobno. Ej, dzieciak, ja to bym dostał. Niedługo. Tak, jak poszło? Ustaw tłok, tak? No okej. No już myślałem, że zamknęty teraz. Nie, nie. Jeszcze was trochę podtrzymam. W każdym razie. Mamy jeszcze pół godziny. Tutaj. Kwestia jest taka, że, uwaga, uwaga, jednorożec ten, jak się okazuje, jest spadkobierczynią, czy dalej odległym, dziękuję, tego słowa potrzebowałam, odległą potomkinią jednorogini, podejrzanie wyglądającym od króla majestat, owa potężna i złota królowa, potężna i surowa królowa z pierwszej generacji. Nie ma systemu przed obiadem. Żelazny zasad. Własna dziewica. Przestała się to dzieje na spokojnie. I była spadkobierczynią czterech magicznych kobiet, jak nazwa odcinka, które to próbowały zebrać po całej krainie, latając tu i tam, miały różne moce, przewidywanie przyszłości, czytanie w myślach i tym podobne, naprawdę przebajaczone rzeczy. I uwaga, uwaga, pod sam koniec, jak już zebrały te cztery podkowy, było to wszystko po to, żeby nałożyć jej na chwilę na nogi i było jej okej. Okay. Może było jej bardzo okej. Okay. And... Na tym kończy się dzieje się mnóstwo przygód w jednym czasie. W każdym razie. Artefakty, jak już wspomniałem,
nie zawsze są miłe, przyjemne i mają fajne moce. Owszem, mogą mieć fajne moce, ale czasem dotknął się weźmie i zacznie z niej strzelać lazerami. Zazwyczaj większość artefaktów G1 potrafi strzelać lazerami. Nie mam wpływ transformersów, które leciały w zasadzie takie kuce, coś tam, transformersy na tym samym kanale. I strzelają lazerami. O, ponoć z Marcelem. Fenomen! Słuchajcie. Możecie myśleć, że ten kryształ stoi na drewnie. To jest kamień. Klejnot, który, uwaga, mam te kłódce słoneczne, o których wspomniałem, nawet armia pogląd czarnoksiężników. Tego klejnotu, konkretnie nazywanego słonecznym kamieniem, potrzebują na szczycie swojej iluminacji budowli, ażeby przez jeden dzień, jeżeli to nie będzie stać, to ich dolina gnije umiera. Więc potrzebują tego cały czas w skrócie. Zasila to słońce, jak widać, ale jeżeli zostanie przykrytowane, to... Tak, majtka stała na kamieniu, ale jak widzicie, skradziono to i postawiono na jakichś drewnianych tyczkach. Żeby ogrzało zimną krainę, żeby krowa miała... Jak widzicie, teoretycznie jest to drewno, ale tam już utopnieje, coś tam paruje, ale tym patykom nie jest nic. Nie, znaczy, żeby nie było... Pali się dookoła, tym patykom nie jest nic. Ten kryształ później upada na ziemię i przetapia się przez ziemię, ale nie przez te kilka patyków. Żeby nie było, on tam na swą inwestynujcie robię kryształ, ale pali się wszystko dookoła. A może to są żelazne? Żelazne to pali. Ale jak się to tu się wydaje? Żelazne drewno? To nie jest kryształ, tylko paliwo lotnicze, a to nie jest drewno, tylko stalowe skroniki. Istnieją pewne tego rodzaju smaczki, podobnie jak w czwartej generacji, w Polsce nie jest zwyczajnie chrywania tego drewnianego wiedźmy. Na przykład tutaj w piosence Spike prosi kropelkę, ażeby nie poszło sobie, tak? Ażeby nie opuszczała ze względu na to, że... nie zwracajcie uwagi na polski drewnian, proszę. Różne rodzaje przemycają. Miło, nie? To jest polski rady. Już tam się znęcam nad Spike'em. A nie, to jest prawie przyjemne, że słyszę. Tak, Spike'owi też. Uwaga. Śpiewać, uwaga!
wiem, wstrzymaj się, może próbuj udawać, że śpiewasz. A może mów wtedy, kiedy oni. Każdy z nich odpowiada o rodzajowi życzenia, które to spełniało. Oczywiście, zrobimy to dosyć szybko. Ale właśnie, powiedzcie mi, co by się stało, jeżeli byście znaleźli skrzynię pełną złotych monet, które, jak wasza towarzyszka jednorożka powiedziała, są magiczne, kryje się w nich coś innego. Tuż po tym, jak to mocne było, biły to. Ale wróćmy do tego, mamy tu jeszcze
kilka elementów Rusi jako tego czarnoksiężnika, który sprawia to... No, no tego co dał farbę, to... Dokładnie. Ale problem, mamy dwie jedyny, nie ta babunga. Ale to był film, to był film. Dokładnie. Gdzie je? O, ja bym właśnie. Wystarczy. Co to było? Może właśnie... To nie jest antagonista z Tawalunki. Ale właśnie... Powiązana z niektórymi postaciami, można je tak nazywać. Na przykład mam tutaj maszynę, która ten nigdy w stanie swoim wzrokiem zmieniać kreatury w lód, ale amplifikuje za pomocą swojej maszyny i uwaga, uwaga, zmienia cały świat w lodową trójkę. O, to jest idea. Jeszcze, żeby coś... Właśnie, to jest coś, co... Zapewne chciało... Czy ten korzystanie już był przygodówki płacienki? No. Zobaczcie, co prawda nie widać tutaj, bo w sumie jest ciemno, ale... To jakby właśnie przyrodzone na dysku było tego. No, zerknijcie sobie tutaj, jesteście w stanie. Spójrzcie, czy jesteście w stanie. Zobaczcie, to był styl animacji z tego czasu. To były rysowane postacie na tle pięknych, malowanych... A jednak styl, chociaż żeby nie było, te panele, które były wykorzystywane jako baza, szły potem za niezbierne pieniądze, jako... na siłowe, ale przynajmniej to różne efekty potrafiło wywoływać. W tym wypadku na przykład mamy dzwon, który, uwaga, jeżeli kiedykolwiek będziecie zagrywać się G1, radzę wam, jeżeli jesteście zainteresowani jakimś, powiedzmy, pojedynczą ważną serią. Aha, zostałem tutaj podany przez prezentację. Tamten. To jest bardzo konkretna seria. Spoko. To jest właśnie ten sam odcinek, w którym dotychczas były porywane przez atmosfery z międzygiełniami Legosami. Ostatecznie drogę robić na tym złotu udało się złapać całą resztę i planuje wygnać przez ciemności. W ostatnim momencie zrozumieją, że kluczem do władzy Nogara jest tamten dzwon, który należy zadzwonić. Uwaga, 9.18. A nie 11, to nic. A co mam dla tym powiedział? Ocen ten iRate 9-11. A, szósta. Przepraszam. Pozwólcie, że zaprezentuję element melodii, który uważam za jeden z lepszych z pierwszej generacji. Zadzwonić dzwon wolności. Mamy chwilę, w której starają się uciec, a on stara się nie wyjaśnić. Skoro zrobili chwilę do tego, jak stąd wyglądałem na pieczność. Powstrzymuję skórę. Może oczywiście ty na mnie. To nie tak jak gdzieś ten tylko kinek na bala lasorami, czy księżniczka. Tutaj antagoniści nie mają żadnych maszyn. To jest historia przemieni. Tak już dawało przygodę, chociaż... To jest finał jednego.
do której wchodzą wewnątrz. To jest zadymione. Fabuła, która wiadomo byłaby dobrze zmieniana. I fabuła jest mniej więcej podobna. Ten dym jest tam niebezpieczny. Wchodzą od tyłu. Przez taki. A żeby dobraliście do jego wnętrza. I uwaga, ten potężny artefakt, to serce. Nie wiesz, coś się złego stanie, jak to wyjmą. Spróbujcie tak czy owak. Zresztą ten wyjęli, góra się używa. Weszliśmy do olbrzymiej góry, która gada i znaleźliśmy coś, co wygląda jak jej serce. Zabierz mi, to się dobrze skończy. To bym myślał. No nie, uwaga, wykorzystanie jak Olaf powiedział. Serce, zrób coś! Serce zaczyna się świecić, robi coś. Odcinek dobrze się kończy. Tak. Jak ona cytowała w polskim takim, zrób po prostu pomóż nam, coś takiego. To już przynajmniej lepiej niż nic, bo już to jest... Krzysztof, do something! Ale proszę tego, serduszko proszę pomóż. To już ma większy sens. Cóż mogę powiedzieć? Są właśnie księżyczki, o których wspominałem. Te sześć Trixie, chcących się każdego dnia, która z nich ma być królową. Gościu, który ukradł te różdżki, będące źródłem ich mocy. Zaraz mogę pokazać krótką animację. Ten. I cała magia trzeba wariować. Na przykład chcesz się położyć na podale, znaczy wdarać. I uwaga, uwaga, kończąc na jednym finalnym... jednym finalnym ucie. Istnieje pewien starożytny artefakt, do którego się udają się w pewnym sekretnym miejscu, ażeby odnowić siłę tych różdżek. Uwaga, uwaga. Czy coś wygląda znajomo? Dziękuję.